Czy piasek jest zawsze żółty? Czy piasek wszędzie na świecie ma ten sam żółty kolor? Nie, nie wszędzie. Akurat nad Bałtykiem i na wielu plażach na świecie rzeczywiście piasek jest żółty, dlatego że składa się głównie z kwarcu, to taki minerał. Natomiast są plaże w zupełnie innych kolorach. Są plaże z piaskiem na przykład zielonym, są plaże z piaskiem białym. Biały piasek to kawałki skał wapiennych. Wapień powstaje z resztek organizmów żywych, żyjących w morzu. Albo biały piasek powstaje także z fragmentów, z małych kawałków muszelek i pancerzyków innych morskich zwierząt. Natomiast w tym miejscu, w którym jestem, piasek jest czarny. Jak nie wierzycie, spójrzcie. Idealnie czarny piasek, czarny jak smoła. I wcale nie dlatego, że jest brudny. To jest piasek bazaltowy. Bazalt to taka skała wulkaniczna. Niedaleko stąd, gdzieś w tamtą stronę, gdzieś pod wodą, wybuchł wulkan 80 tysięcy lat temu. Wyrzucił czy wylał lawę do wody. Ta lawa ostygła i stała się skałą. Natomiast jak widzicie w tle, myślę, że to widać, tutaj Atlantyk ma bardzo dużą siłę, fale mają dużą energię i z czasem zaczęły tą skałę kruszyć i rozbijać. I w ten oto sposób, w takim miejscu jak to, tylko plaża, jest zbudowana z czarnego piasku, jest po prostu czarna. Nie wszędzie piasek ma żółty kolor.